Witajcie moi drodzy, z tej strony AMWK i jak możecie zauważyć, znajdujemy się w pierwszym odcinku z Minecraft Legends. Premiera była wczoraj, ja to nagrywam w dzień premiery i no będą to moje pierwsze doznania z tą grą. Jeżeli chcecie z tego serię, koniecznie zostawcie łapy w górę, bo jak będzie ich więcej, to przetestujemy sobie w następnym odcinku tryb multiplayer z jakimś moim ziomkiem. Więc mordo, strzelaj łapę, a my zaczynamy. No i co, mamy tutaj w menu wybór 4 różnych jakby kart. Mamy kampanię, tryb starcia, czyli chyba PvP. I mamy zaginione legendy. No i ryneczek, czyli pewnie coś, gdzie można kupować skórki, z tego co widzę. No my dzisiaj zaczniemy sobie kampanię. Mamy tutaj przełącz bohatera. Ej, ja chcę sobie wybrać bohatera. Okej, mamy tutaj z góry narzuconego bohatera. Nie możemy sobie żadnego stworzyć. Ja myślę, że będę sobie może rycerzykiem taki. Chociaż nie, będę takim rycerzykiem, bo jest taki, wiecie, delikatnie mroczniejszy, więc go sobie wybierzemy. Dobra, tworzymy nową historię i zobaczymy, co to będzie. Okej, patrzcie, mamy tutaj wstęp jakiś. Dziękuję. Przybycie tu wymagało nie lada odwagi. Ej, co jest? Żałuję, że nie spotykałem. Jaki lektor, nie? Ale ten świat jest atakowany i potrzebujemy twojej pomocy. Okej. Lugawe stworzenia, znane jako pidliny, wyłoniły się ze swojego ognistego domu i zamierzają podbić te spokój. Potrzebujemy twojej pomocy, aby upewnić się, że tak się nie stanie. Ale nie. Dobra, nie ma problemu. Od zawsze mam to powiedzieć. Prezenty! Przedstawiamy. Dzięki właściwej melodii granej na tej lutni, Allajowie będą gromadzić dla ciebie zasoby i broń. Ej, yo! Budować dla ciebie wszelkie. Ale zarąbiste! Dostaliśmy właśnie, kurde, małą gitarkę. Wezwą przyjaciół do walki u twojego boku. Te golemy pomogły nam ukształtować nadziemię. A teraz pomogą ci go obronić. I wreszcie, co nie mniej ważne, to jest sztandar odwagi. Podnieś go wysoko, a ten świat ruszy ci z pomocą. Okej. Głód piglinów jest niezaspokojony. Mają już przyczółek w nadziemiu i jeśli nie zostaną powstrzymane, pożrą wszystko. Nie przygotowaliśmy stworzeń naszego świata na ten dzień, ale wierzymy, że ty możesz dlatego to zrobić. Dlatego zwróciliśmy się do ciebie. Jeśli istnieje jakaś nadzieja, to jesteś nim ty. Oczywiście, ja bym nie dał rady, widzowie. Proste, normalnie damy radę. Co jest? A, to nasz konik. Nie mamy zbyt wiele czasu, ale myślę, że wystarczy, aby powiedzieć ci trochę o tych narzędziach. Oh man, ej, mocno to się zapowiada. Ej, jaki świat w ogóle. O kurde, patrzcie. W USD chodzimy, skaczemy i jeszcze jest sprint. Ej, ale to kozacko wygląda, nie? Dobra, idziemy tą wyznaczoną dróżką. Zobaczymy, gdzie w zasadzie nas tutaj ten samouczek zaprowadzi. O, patrzcie, mogę mnie... Wow, dobra, okej. No dobra, musimy zebrać 60 drewna. Prawym przyciskiem klikamy i teraz alaje. Patrzcie, alaje zbierają za nas drewno do ekwipunka normalnie. Dobra, mamy 200 drewna. Teraz idziemy wydobyć kamień. Musimy teraz wybrać kamień. Aha, zbierz kamień i teraz, dobra, okej. Teraz alaje zbierają nam kamień. Ej, trochę się jaram, nie będę ukrywał, serio. Mega spoko to wygląda. Okej, i teraz przycisk C i mamy rampę. Aha, bo to jest element początkowy, dobra, to klikamy. Aha, i tak to wygląda, dobra. Teraz mamy rampę, którą weszliśmy sobie tu na górę. Zarąbiste. Dobra, czyli teraz musimy sobie zebrać itemy z tej skrzyni. Otwieramy ją. Co my tutaj dostaniemy? Dostaliśmy chyba lapis lazulit. Czekajcie, mam dać X. Aha, okej. I teraz spawnujemy ich. I teraz ich jeszcze spawnujemy. Hops. Dobra, i mamy spawnery naszych przyjaciół. Okej. I teraz musimy je zrespić normalnie. Czyli budujemy swoją armię taką małą. Patrzcie. Co jest? Ale zarąbiste, pa. Chodźcie też ze mną. O my gy. Patrzcie, mamy małą
armię. Czyli znowu musimy kliknąć X. Aha. I teraz one sobie zostają w miejscu. Teraz przyciskamy E. Tak nimi sterujemy. Okej. Okay. No dobra, i teraz idziemy. To jest pierwsza próba walki, patrzcie. Będziemy walczyć. O my gy. Pierwsza walka. Tylko czemu moi... Czemu wy nie idziecie? No tutaj, tutaj chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Dobra, i lecimy na nich. Proszę bardzo, jazda. Jadka tutaj, proszę ja was. Za pomocą miecza mogę to rozwalać, czy nie? Tak, patrzcie, te budynki się niszczą. Yo, ale mocne. Okej, okay, udało nam się to pokonać. O kurde, wioska została zaatakowana, czyli teraz idziemy, słuchajcie, na pierwszą misję. Oni nas teraz chyba przeteleportują. Tak. Okej, okay. I pojawiliśmy się już na naszym świecie, bo udało nam się przejść samouczek i mniej więcej wiem, jak się poruszać moją małą armią. Dobra, i tak prezentuje się ten otwarty świat. Zobaczmy, jak wygląda mapa. Okej, okay, w ten sposób wygląda mapa. Czy ja mogę sobie zaznaczyć tu, jak mam iść? Umieść znacznik. Okej, okay, dobra, umieściłem znacznik i teraz biegniemy do tej atakowanej wioski. Ale jak wygląda ten świat w ogóle, porąbanie? Nie tego się spodziewałem, powiem wam szczerze, w sensie, to wiadomo, były zapowiedzi i to już tak pokazywano, ale no, jak się gra, jest totalnie inaczej. Dobra, a dajmy teraz, żeby alaje zbierały drewno na przykład. Będą zbierać drewno, yo. A teraz damy tutaj jeszcze, żeby zbierały kamień. Niech zbierają to i to naraz, zanim pójdziemy do wioseczki, bo ja w zasadzie też nie do końca wiem, po co te surowce będą nam potrzebne później. Znaczy, no, będziemy mogli budować różne rzeczy, ale czy w bitwie nam się to przyda? No to już zaraz się przekonamy. Ale to wygląda. Ej, a mamy tu coś ala ekwipunek? Aha, nie, bo tu mamy to, żeby ich zrespić naszych... Patrzcie, ty, ja tu mogę budować chata stolarza. Wieżę szczelniczą mogę budować. Okej. Okay. Czyli my normalnie możemy budować sobie fort. Tak wiecie, w trakcie bitwy budujemy fort i normalnie się nawalamy. Ej, zarąbiście. Dobra, okej. Okay. Już mniej więcej kumam. Alaje nam zbierają stone'a i drewno. Zobaczymy, czy będzie to działać. W sensie, zobaczymy, czy oni będą nam to zbierać, jeżeli od nich odejdziemy. Wydaje mi się, że tak. Tak, one cały czas to zbierają. Dobra. W takim razie biegniemy sobie teraz... O, ty, tu mam jakieś żelazo. Dobra, będziemy później się tym zajmować. Biegnijmy do tej wioski, aby uratować naszych villagerów. A gdzie mamy pasek sprintu? Bo... Aha, bo to sprint chyba działa tak, że możemy sobie go klikać raz na jakiś czas po prostu, nie? Pszenica szybkości w ogóle, yo. Mocne. Ej, ale zarąbiste jest to, że bez kitu ja odszedłem od tych alaj mega daleko. O kurde, ty, w jakieś błoto wpadłem. A te alaje cały czas normalnie zbierają nam te surowce, nie? A nas tam nawet nie ma. To jest naprawdę koks. Mamy tu świnkę. Chono tu, chono tu, chono tu, chono tu świnia, chono tu świnia. O, pyk. Ej, co jest, ty? Ona jest taka mocna? Ej, nie mogę jej pokonać. Dobra, nie wiem dlaczego. To się okaże później. Jakie tu skoki są w ogóle, pa. Takie wielkie, długie w sensie. Długie skoki można wykonywać. No ale dobra, biegniemy do tej wioseczki. Nie wiem, jak daleko to jest. Możemy sobie sprawdzić to na mapie. O, już jestem coraz bliżej. Dobra, zarąbiście. Więc biegniemy. Teraz trafiliśmy na biom zimowy. Wow. Ej, dobrze to wygląda, serio, nie? O, i mamy wioskę, jest wioska. Uwaga, patrzcie, są pillagerowie, którzy atakują naszych wieśniaków. I my teraz wjeżdżamy niczym super bohaterzy, żeby ich uratować. Yeah. Dobra, więc musimy zrespić teraz sobie tutaj to... To, okej, okej, już. Respimy sobie ich jak najwięcej, jak najwięcej. Nie wiem, jak ich można dużo zrespić, tak szczerze mówiąc, ale z tego, co widzę, można naprawdę dużo, patrzcie. Okej, okay, respi ich naprawdę mega. Ole, armię będziemy mieć do... Aha, mamy już max, widzicie? Po prawej stronie widać, dobra. Armię można mieć w ilości 20, więc ja teraz muszę ich... O, tutaj, do mnie, chodźcie, i się nawalamy z nimi. Ja Jazda! Proszę bardzo, golemy was tutaj uratują, biedni kurde villagerowie. Walka jest naprawdę mega przyjemna, w sensie jest taka prosta, wiecie, banalna można powiedzieć. Ej, czy jak ja mam to rozwalić? A, otwórz klatkę, dobra. Otwieramy klateczkę. W sumie alaje chyba otwierają klateczkę, bo ja im gram. Dobra. Uratowaliśmy pierwszych wieśniaków, zarąbiście. O kurde, ale to jeszcze nie jest koniec, bo ich tutaj jest naprawdę sporo. Pyk, pyk. O, już? Tak szybko? Jakoś mega łatwo, spodziewałem się czegoś trudniejszego.
Dobra, budujemy chatę stolarza, czyli to, co znalazłem wcześniej. Teraz będzie tutaj budowane i w ten sposób będziemy mogli naprawić tą wioskę. To jest ciekawe. A jak ja mam teraz ich odwołać? W sensie, okej, one idą wszystkie do mnie, a jak ja bym chciał się ich pozbyć, to jak? Teraz będą tak cały czas za mną latać. Dobra, nie do końca czaję, ale dobra, może się nauczymy, nie? Okej, chata stolarza wybudowana. I jak możecie zauważyć, fontanna zaczęła znowu hulać. I co teraz? Wiśniaki się cieszą, zarąbiście. Okej, kolejna wioska zaatakowana. Zobaczmy sobie na mapie, gdzie to jest. To jest tutaj, dobra. Lecimy sobie do kolejnej wioski w takim razie, żeby ją uratować jak najszybciej. I zobaczmy sobie, czy te spawnery możemy sobie zebrać. Tak, możemy je usunąć, więc usuwamy je, żeby one... O, właśnie tak. Lecimy do kolejnej wioski, nie ma co tracić czasu. Trzeba uratować vilagę. Jak na razie, ciężko mi ocenić tą grę, nie? Bo czuję się, jakbym trochę grał w samouczka cały czas. Wiecie, mamy tutaj questy, uratować te wioski, ale... No nie wiem, wydawało mi się, że to będzie bardziej otwarty świat i będzie można robić tutaj różne rzeczy. Pa! Diamenty. Ej, to są diamenty? Czekajcie, a nie możemy ich wykopać? Zbierz kamień, jak ja dodam? Brak zasobów do... Aha, okej. Okay. Czyli my jeszcze tego nie odkryliśmy, więc nie możemy sobie na to pozwolić. A szkoda, ty, bo pierwsze diaksy znalazłem, ziomek! Dobra, biegniemy do tej wioski. O, już tą wioseczkę tutaj mamy. O, patrzcie, jest tutaj lisek, zarąbiście. Okej, okay. I czeka nas kolejna bitka. Okej, okay, tutaj mamy pokazane, jak zostały tutaj zaatakowane, ale my sobie to pominiemy, bo mniej więcej już wiem, jak ich uratować, więc lecimy tutaj z moją całą hordą. Mam 20 na 20 golemów i na luziku powinniśmy sobie z nimi poradzić. Proszę bardzo, lecimy z nimi. Pyk, pyk. Dobra, gdzie my mamy pokazane, ile ich jest? A, mamy na górze, tylko 8 jeszcze zostało, więc nie wcale tak dużo. Aha, bo ja mogę ich wyznaczyć, żeby na przykład zostali w danym miejscu. Niech idą sobie tu. O, no, zaatakujcie ich. A gdzie jest reszta? O kurde, reszta jest tutaj. Dobra, chodźcie tu, chodźcie tu. Co jest? Już? O, mamy ten. Dostaliśmy, słuchajcie, jak temy. Co w niej będzie? Odkryto pryzmaryn. Okej, tylko gdzie ja tą wieżę strzelniczą mam zbudować? O, to jest pytanie, bo... Czekajcie, pokażmy, zobaczmy sobie... Aha, nie, my mamy tu zostać. Dobra, zbudujmy sobie wieżę strzelniczą na przykład tutaj blisko wioski, bo mi się wydaje, że oni tutaj no będą przychodzić do fontanny. Może zbudujmy sobie je dwie. O, dobra, już buduję. Spokojnie, byczku, spokojnie, jest tu budowane. Pyk. Zawołajmy naszych przyjaciół. Chodźcie tutaj, koledzy. Okej, okay, zbierzmy ich. Niech oni będą w jednym miejscu razem z nami. Ale nie brakuje mi zasobów. To ile ja tych wież mam zbudować? Hallo. Dobra, zbudujmy jeszcze jedną. Skoro mówią, że ich jest za mało, to zbudujmy dookoła, tak jak bez kitu mówią. Jest tutaj cyk. Z każdej strony niech ta wieża będzie, bo może rzeczywiście teraz przyjdzie jakaś ogromna horda. Myślę, że tyle wież w zupełności wystarczy. Patrzcie, nasraliśmy ich masę, więc teraz powinniśmy sobie z nimi poradzić na luziku, nie? Bo gdzie są moje golemy? Hallo. Czekajcie, może ja tutaj dam, żebyśmy ich mogli zrespić. Bo ja ich teraz mam mniej w ogóle, mam ich 10 na 20, więc teraz zrespmy sobie trochę tych... Nie zrespię, bo już tutaj zostaliśmy zaatakowani, niedobrze. Dobra, respimy, 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 respimy. Na kompasie nam pokazuje... Aha, okej, okay, idą stamtąd. Dobra, i teraz E, zbierajmy się i idziemy na nich, goście, tutaj. Jazda jazdecka, jazdunia, pyk, lecimy. Ej, ja nawet nie tracę życia, jak z nimi walczę, to jest trochę dziwne, nie? Ciekawe, czy to jest tu jest tu poziom trudności? Ustawienia? Nie ma tutaj poziomu trudności. Tutaj nie ma poziomu trudności. Zastanawiające. Dobra, gdzie jest reszta? Bo... Aha, oni stąd idą wszyscy cały czas. Dobra, lecimy z nimi, lecimy. Pyk, pyk, pyk. O, dostałem obrażenie. Dobra, okej. Okay. Pierwsze obrażenie w Minecraft Legends. Oh my god. Oh my god. Dobra. Pokonani. Czekajcie, bo tutaj idzie kolejna fala. Ty, a tu jest chyba spawner tego, tak? Co to jest? Czy ja mogę to rozwalić? Nie, ale to jest chyba ich portal, którym przechodzą. Tak mi się wydaje. No ale gdzie one są? Tamtej strony idą. O kurde, ale bitka, człowieniu. Jaka armia. Dobra, lecimy z nimi, lecimy, lecimy, lecimy. Siop, siop, siop. Ale oni są tutaj rozwalani. Ja pierdzielę, pa, pa, cyk. Ich nie ma, dobra, patrzmy na kompas. Kurde, ja bym sobie musiał zwiększyć czułość myszki. O, dobra, teraz jest lepiej, dużo lepiej. Gdzie są moje golemy w ogóle? Bo ich nie ma. Gdzie oni są? Ej, ja nie mogę ich znaleźć. O kurde, teraz z wielu stron idą. Więc to teraz by się przydało, żeby w inną stronę
stronę tej wioski poszły golemy, ale ja ich, kurde, nie mogę znaleźć w tej wiosce. O kurde, jaka chmara. Ale ja wydaje mi się, że ja bym był w stanie ich solo tutaj porozwalać, nie? Dobra, okej, okay. Kręcą się pigliny, co oznacza, że musimy po prostu teraz chodzić wokół wioski i szukać jakichś małych bobków, którzy się pogubili tutaj, nie przy swojej wioseczce. Ale tak czy siak, wydaje mi się, że ja bym był w stanie solo ich wszystkich pokonać. No bo patrzcie, zadaję im na tyle dużo obrażeń, że serio byłbym w stanie to zrobić. No i dobra, pokonani. Okej, okay. No uratowałem. Świetnie. Czy dadzą mi znowu przedmioty? Tak. I co dostałem? Osiągnięto... O kurde, mam limit. Mam limit itemów. Dobra, usuwamy ten, żeby to się nie respiło już. Okej, okay. I zobaczmy na mapie, jaką wioskę teraz atakują. Aha, teraz oni mają tutaj posterunek swój. Dobra, pójdźmy jeszcze zobaczyć, jak wyglądają te posterunki, bo no to może wyglądać ciekawie. W sensie to będzie pewnie wyglądać jak wieża pillagerów, taka standardowa, wiecie o co chodzi. Ej, czemu moje golemy tu nie przyszły? Halo, golemy? Gdzie one zostały, naprawdę? Ej, to jest dziwne akurat, zbieranie tych mobów, nie? Okej, okay, oni są tutaj, ale czemu oni tu zostali? Dobra, mamy teraz wszystkich. I teraz dopiero możemy iść na tą wieżę, bo z taką armią to nam nic nie zrobią. Grafika wygląda naprawdę mega przyjemnie, nie? Serio. Ale gdzie są te wieże? Okej, okay, na razie ich nigdzie nie widać, ale widzimy za to, że występują tutaj biomy, które można spotkać normalnie w Minecrafcie. O, siewcy Netheru? O kurde, ty! Po, co to jest w ogóle? Ale to wygląda mocno, dobra, trzeba tutaj wjeżdżać. A ja tego nie mogę rozwalić, dobra, muszę ich rozwalać. Jedziemy z nimi, jedziemy, jazda, okej. Okay. Pierwszy posterunek piglinów trzeba tutaj rozwalić, innej opcji nie ma. Tylko nie wiem za bardzo, jak budynki rozwalać, bo ja chyba budynkom... O kurde, dostałem... Czy ja budynkom zadaję obrażenia? Tego nie mam pojęcia na przykład, nie? Bo ja atakując... Jak atakuję, to chyba nic się nie dzieje. Okej, okay, to golemy muszą mnie atakować w takim razie, więc ja muszę się tutaj zajmować tymi piglinami. I nie widać tutaj w ogóle jakby... Kurde, no nie wiem. A dobra, bo ty, wy to prawie rozwaliliście, to atakujemy to! I czemu oni nagle to przestali tamto atakować i atakują to? O kurde, ile ich jest. Jazda, jazdunia. O, pyk, 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 pyk. O, pierwszy budynek, dobra, pierwszy budynek rozwalony. Teraz czas na drugi. Rozwalajcie, rozwalajcie, jazda. Tak, 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 o to chodzi. O to chodzi. Jaki ogień w ogóle z tego wylatuje, nie? Okej, okay, drugi też rozwalony. Teraz przyszedł czas chyba na te właśnie. O kurde, bo to atakuje też. To trzeba też rozwalić, bo dzięki temu chyba oddychają te pigliny. Tylko, że one się już na szczęście nie pojawią, ponieważ... Oj, 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 oj. Ponieważ nie mają skąd wyjść. A czekajcie, czy my to rozwaliliśmy? Teraz dopiero to rozwaliliśmy, dobra. Ała, kolejny budyneczek. Roznosiciel Netheru, no właśnie o tym mówiłem, no. Dobra, czekajcie, ja może wskoczę na górę. O, jakiś uniczek? Nie, no nie udało mi się tego uniknąć. Rozwalamy, rozwalamy, pięknie. Jeszcze jeden chyba został, tak? Jeszcze jeden, więc lecimy z nim. Ała, ała, kurde, kurde ty, bo jak tak dalej pójdzie. O, 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 o. Ty, tego się nie da unikać w ogóle, co jest? Ale dobra, uwaga, rozwaliliśmy pierwszą miejscówkę piglinów z naszej mapy. Chyba, tak? No, okej. Okay. Czyli pokonaliśmy ich. Tak, udało się. Nie było, co prawda, to jakieś trudne. Jak sami widzicie, jakaś mega łatwa jest ta gra. No i w ten sposób właśnie zniszczyliśmy pierwszą bazę piglinów. Zostały ich jeszcze 3. I to zrobię albo w następnym odcinku, albo po prostu między odcinkami. Chciałbym wam pokazywać jakby stricte ciekawe rzeczy z tej gry. No a jak na razie przeszliśmy sobie samouczek i zrobiliśmy pierwsze, te najłatwiejsze misje. Mam nadzieję, że w następnych odcinkach, no nie będzie tak łatwo, bo... Kurczę, no nie ma tutaj, słuchajcie, żadnej, ale to żadnej trudności z pokonywaniem tych mobów, w sensie serio, nie? Ja wiem, że to się na pewno jeszcze tutaj rozwinie. Ej, co to za wieża? Czy ta wieża... Ej, zobaczmy, to jest jakiś znak zapytania, sprawdźmy, co to jest. Co to, kurde, jest? Czy tu dostaniemy prezenty, czy tutaj będą też pigliny? Wydaje mi się, że tu będą pigliny. Tundra jakaś. Zbadaj, okej, zbadajmy to. Tego można by użyć przeciwko piglinom, jeśli tylko uda mi się znaleźć sposób, aby to ruszyć. Aha, okej. Okay. Czyli generalnie ta wieża nam pomoże, ale jakby w późniejszych etapach. No dobra. Więc no, w dzisiejszym odcinku z Minecraft Legends to by było na tyle. Możecie dać znać, co wy myślicie o tej grze, czy graliście, czy nie graliście, ale po samym już oglądaniu tej rozgrywki możecie też ocenić. Jak dla mnie gra jest mega, mega, mega prosta, ale to dopiero początek, dlatego daję jej szansę. Graficznie wygląda to naprawdę spoko. No jest to takie połączenie strategii
strategii, trochę z RPG-iem, bo mamy tutaj misję, mamy swoją postać, ale szczerze nie wiem czego się spodziewać dalej, dlatego no z taką oceną końcową jeszcze się wstrzymam. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominam, że jeżeli chcecie odcinek drugi, to zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie. Ja byłem MWK, widzimy się już jutro. Elo!